is a fucking legend. Witam was bardzo serdecznie, jestem Baczo, to jest kolejny stream z Heroes of Might and Magic 7. Kontynuujemy sobie kampanię Akademii, to jest misja, bodajże, która to jest misja? Pierwsza misja, słuchajcie, co my mamy tu zrobić, a raczej co zrobiliśmy już? Noc Tysiąca Płomieni zrobiona, krąg kontratakuje zrobiony, pierwszy w kręgu zrobiony, podsycanie ognia zrobione. Zostało nam tak, Kwiat Pustyni. I to już lada moment będzie skończone. Mamy zdobyć Kwiat Pustyni i znaleźć sposób, by otworzyć grobowiec. No i standard, Fahada i Khalida nie mogą zostać pokonane. Słuchajcie, co do otwarcia grobowca. Jestem przed grobowcem. I tak, tutaj mamy zagadki. I co, no żeby wam pokazać może te zagadki. Znają mnie jako dziewicę, jako staruchę, jednych przerażam, innym dodaję otuchy. Ja nie pamiętam, czy pokazywałem wam te zagadki wcześniej, czy nie, ale ja za cholerę nie mogłem skumać, o co tu chodzi. Tu spoczywa Hakim z Asharu, uczeń Sari Susa. Hakim uwielbiał zagadki, niech to towarzyszy mu w drodze powrotnej do Aszy. W każdym bądź razie, słuchajcie. Lewy górny. Pierwszy. Pierwsza dźwignia, którą mamy przełączyć. Lewa dolna. Druga dźwignia. Prawa dolna. Trzecia dźwignia. I prawa górna. Czwarta dźwignia. Słuchajcie, ja to sobie poza streamem po prostu metodą prób i błędów rozwikłałem, ponieważ powiem wam, jak to wygląda. Przy każdym nieudanym naciśnięciu dźwigni atakuje nas jakaś tam armia. Na początku pierwsze dwie walki, przynajmniej dla tych jednostek, które ja tu mam, to było nic, natomiast trzecia walka to już były te ośmiu było tych takich kolosów, nie wiem jak oni się nazywają, nie kolosy z Zamku Akademii, tylko te takie skubańce mocne, że nie było szans nawet z nimi wygrać. Także tutaj kwestia, żeby dobrze ułożyć to, dobrze otworzyć grobowiec, żeby nie mieć z tym dalej problemu. Dobra. Co do Fahady. Ty na razie czekasz, bo chodzi o to, żebyśmy sobie odblokowali tutaj tą pieczęć szalasy. Więc oddajemy turę. I Khalidą się ruszamy tutaj po kwiat. Kwiat pustyni plus 50 do maksymalnej many, 10 many dziennie. No to co, bierzemy. O proszę. Coś tu się nam odkryło, jakieś wyjście. Oho, i bohater obcy. Zobaczymy, co on tam ma i czy my jesteśmy w stanie mu cokolwiek zrobić, kurde. Dobra, jak nasze ustawienie? No, może być w sumie takie tutaj. Mamy po trochu wszystkiego, tak naprawdę. Bardziej opieram się na magii tym bohaterem. Bo nie było gdzie tu jednostek zdobywać. Łatwizna. Malatua miał rację. Prosta pułapka podzieliła siły Malatuły. Szajbiegu upadnie jedno patrzeć. A teraz i błyskotka nasza. Z twoich ust płynie wyłącznie bełkot. Malatua sprytny. Czarodzieje gonią cień, a Malatua ma siłę, żeby ich zmiażdżyć. Popędzi ich na pustynię, rzuci padlinożercom. Czcze pogróżki osaczonego szczura. Nie pogróżki. Smocza łza da nam siłę i Dżęgo się zemści. Nie czeka cię zwycięstwo, a jedynie śmierć. Oj, Dżęgo, coś mi się wydaje, że cienko cię widzę. Ale dobra, po kolei. Przywołanie żywiołaka. Oczywiście tutaj byśmy zablokowali mu te jednostki strzelające. Dobra, skipnijmy sobie.
Dobra, atakujemy tych na początek. No, są dosyć słabe te jednostki, ale mimo wszystko nie chcę, żeby atakowali moje. Skipniemy. Mocno. Dwóch od razu. Stworzenie zadaje od 15 do 25 obrażeń magii ognia wszystkim jednostkom poprzez 3x3. Ale nie mam za bardzo jak, no musiałbym ich, kurde, i swojego zaatakować. Nie ma sensu. Ale zawsze jedną to furia chyba jest, tak? Nie harpia. Ale zobaczymy. No i zabił nam. Ale to nic. Czy wolę wilki, czy gryfy? Wiesz co, kurde, wolę gryfy, tylko że tu nie było możliwości chyba w przystani budować tych gryfów, nie wiem, ja przynajmniej nie widziałem. Widziałem je jako jednostki gdzieś, które się pojawiły w trakcie misji, natomiast nie widziałem ich, że tak powiem, w zamku, żeby można było ich budować, chyba że przeoczyłem całą kampanię, tak ugrałem, to jeszcze lepiej by było. Dobra. Bronimy się. Tu też się bronimy. I co? Kulę ognia może byśmy... Zobaczmy, jak ten pocisk mrozu. 465. No, zdecydowanie jest mocny. Dobra. Ta furia nie powinna do nas dojść jeszcze. Harpia to nawet jeszcze, nawet nie ulepszona. Ile ona ma ruchu? 6. To zdecydowanie do nas nie dojdzie. Skipniemy sobie. 9 tych jednostek strzelających nam niewiele zrobi. O właśnie. Teraz możemy użyć tej zdolności tutaj. Aha, no właśnie. No to fajnie, no to na pewno gryfy zobaczymy, bo ja z pewnością będę gryfy chciał budować. Czyli w kampanii z Iwanem, czyli no, na końcu będziemy ją robić. Na samiutkim końcu. Skupnijmy sobie. O, dobrze by było, jak wy byście przyjęli pierwszy strzał. Na golemach mi tutaj najmniej zależy. One i tak ładnie pojechały. No to jeszcze raz. No właśnie, bo już się przeraziłem, że... Co to mi tu słychać? Jakiś kocur mi chyba łazi za mną. Już się przeraziłem, że w ogóle przegapiłem te gryfy gdzieś w zamku, ale no kurde, patrzyłem szczerze mówiąc za nimi, nie widziałem, także... Musiałbym być debeściak, żeby je przegapić. No nie damy rady, 6. Dobra, to pocisk mrozu. Zresztą on jest stosunkowo tani, 8 many nas tylko kosztuje. No dobra, to tutaj nie mieliśmy żadnych problemów, szczerze mówiąc. Bez strat. Zbiegł, ale przynajmniej kwiat jest bezpieczny. Muszę zanieść ten klejnot Fahadzie i ostrzec ją przed niebezpieczeństwem grożącym Shahibdii. No dobra. Nowe zadanie mamy. Starcie bohaterów. Sobie patrzymy. Doprowadź do spotkania Fahady i Khalidy i daj tej pierwszej kwiat pustyni. O fajnie, plus 3 duch, plus 3 magia. Dobra, to zaraz, bo my jeszcze tu ich nie wzięliśmy. O właśnie, troszkę złota, troszkę bierzmy złoto, bo jednostki nam są potrzebne. Ja nie wiem, czy w końcu tutaj jakiś zamek będzie, czy nie będzie. Więc musimy się opierać na tym, co wykupimy. O właśnie, tego szukaliśmy. No to szalasy. A my... Co możemy kupić tym razem? Na pewno te strzelające... No kurde, nie kupimy tych strzelających. Ale te strzelające możemy kupić. Te latające możemy kupić. No i na razie to jest tyle starczy, bo nie ma tyle złota. Okej, dobra, będziemy jechać... Tutaj
więc dobrze by było podjechać tu bliżej. Podjedziemy sobie do ślepej kapłanki. Nie, patrzę, to za mną ten, ale to nie kot, to Fredka wstała. No dobra. Ty na początek jedziesz, o, nie dojedziesz nawet. Ale to dobrze, my sobie podjedziemy tu. Przez trzy następne walki mamy delikatny bonusik. I oddajemy turę. Teraz tak, odblokujemy sobie to przejście w końcu. Pajączki chcą się do mnie przyłączyć, zobaczcie. Tylko za kasę. Niech spadają. Aha, możemy sobie tytana możemy nawet, zobaczcie, zrekrutować. O, właśnie o tych tytanach. O te tytany mi chodziło, tytan Shantiri. Dobra, troszkę golemów. A w ogóle mam punkcik do wydania. Może tutaj sobie damy. I co, wychodzimy? Nie ma złota, kurde, żeby tytana wziąć. Gdzie my jesteśmy teraz? Tutaj. Oho, czyli tak naprawdę zaraz doprowadzimy do spotkania. Bierzemy złoto. Nie bierzemy. Pieczęć otwarta, możemy śmiało jechać dalej. Odkryjemy sobie, o proszę, następni orkowie. Tylko tak, po kolei, co tu jest? Za opłatą jednorazowo lepsza znaną bohaterowi umiejętność magii o jeden poziom. A tu? Halida i Fahada. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, którą bardziej rozwijać teraz. Oho. Twoi zwiadowcy meldują, że w pobliżu obozują ocaleni z garnizonu w mieście Shahabidia. Jezu, można język połamać. Dołączą do twoich wojsk, by pomóc ci w walce ze zbuntowanymi orkami. Dobra, gdzie oni stacjonują? Zaraz tutaj. Czyli de facto dobrze by... Aha, bo to ja tu byłem. Dobra. Teraz tak, mieliśmy dać ten kwiat pustyni. Fahadzie. Wieść, że Malatua niszczy wszystko na swej drodze owym orężem. Owym tasakiem nasyconym szałem wszystkich orków. Czyżbyśmy były zgubione, Kalido? Zawsze jest nadzieja. Ja jej nie widzę. Możemy zmierzyć się z nim pod Shahibdiją, ale czy damy mu radę? Shahibdiya. A co z kwiatem pustyni? Słodka, Kalido. Skrywa moc, ale nie równać mu się z artefaktem, który dzierży Malatua. Choć może byłby sposób. Co takiego? Jaki ukochana? Nie, to zbyt ryzykowne. Klejnot czerpie moc ze świata duchów, ale uaktywni ją tylko dobrowolnie poświęcona dusza. Użyj mnie. Ocal swój lud i dowiedź swej lojalności w oczach Rady. Och, Kalido, nie mogłabym. Nigdy nas nie zaakceptują. Raczej stłamszą cię na swoje podobieństwo, niż dostrzegą w tobie kwiat, który ja widzę. Ukochana. Masz w sobie moc, która może odmienić losy narodu. Lecz najpierw musisz ocalić Shahibdiję. Wybacz mi, ukochana. Fahada wzniosła ramiona i otoczył ją błękitny wir. Kalida krzyknęła, wydając z siebie jeden przenikliwy dźwięk. A chwilę później pozostał już tylko kwiat pustyni, który był teraz żywym, błękitnym klejnotem, połyskującym delikatnym wewnętrznym światłem. Kamienne serce zapewniające swemu posiadaczowi wstęp do krainy duchów. Ciekawy jestem tylko, co z jednostkami, które ona miała. No, nie dostałem wszystkich tych jednostek. Niestety, artefakty dostałem, widzę.
To nic w takimże bądź razie. Będziemy musieli sobie radzić. Czy ty byłaś tutaj? Nie byłaś. To ja bym chętnie tam podjechał tobą. O, proszę. Dostaliśmy artefakt. Jeszcze mana dziennie? Ho, ho, ho. Dobra, weź no to otwórz. I teraz zobaczmy, kto tu był. A gdzie ja tu ja mogę przyjść sobie teraz? No dobra, tu powalczyć, ale ona przejdzie do następnej misji. Dlatego... Dlatego ja chcę najpierw tutaj odwiedzić... Co tu jest? Golem. Chcę ją maksymalnie podbudować, żeby później nie było problemów, jak to w kampanii Nekropolii, słuchajcie. Pamiętacie? Kiepski tydzień dla orzechów. Kurde. Magia oczywiście. Tu byliśmy. No teraz mógłbym sobie wziąć ten artefakt plus 2 do magii, ale mam coś takiego, więc to mi się nie przyda. Tu nic więcej nie... O, złoto odpuściłem tutaj. Dobra, to my możemy sobie wracać już. Nowy tydzień mamy, to jeszcze golemy weźmiemy. Wcześniej mam złota. Twoi zwiadowcy meldują, że wojska Malatuły zdobędą miasto za 3 dni? Kurna, tu nie było nic mówione, że jest na czas. O kurna. Nie dojadę. Co to? No, super. Co ja niby mam tu zrobić? Portal. Kurde, tu jest portal. Pokazuje mi wykrzyknik. A ja krążę wokół niego jak idiota. Przejdź skrótem przez świat duchów. Zestaw sędziego. Tylko, że ja kurde... O, jest. Musimy się cofnąć maksymalnie tu. Właśnie dlatego wszystkie uaktualnienia misji powinno się czytać od razu, żeby później mieć czas na zrobienie czegokolwiek. No tutaj akurat nie będę miał możliwości pojechania i odwiedzania gdzieś tych punktów, bo jak widzicie, nie ma jak, bo to jest czasówka. A ja po prostu wtedy nie zryknąłem i niestety. Dobrze, że mam tu zapisany ten save. I co za tym idzie? A to już widzieliśmy. Będziemy mogli od razu przekazać jednostki. Czyli tak, weźmiemy sobie na pewno tych gości. Nie, to musiało dać. Ci, co się po prostu nie zmieścili. W ten sposób. To ja bym wolał ich 5 niż tych 15. I kwiat dajemy. To pomijam, bo to już widzieliście. No, ładnie się można było przewieźć. No i właśnie, starcie bohaterów. Pokonaj Malatuę, nim minie tydzień... Minione dni 07. Okej. Chciał, nie chciał. Tu sobie możemy wejść.
koronę dostaliśmy i jedziemy od razu co? Fontanna odnowy jest. Gdzie? Co, zgłupiał? A, bo tu żeśmy jeszcze nie otworzyli tego. Dobra, fontannę zahaczymy, żeby ruch sobie zwiększyć. Jedziemy do tych magicznych tutaj wrót. No i po kolei tutaj sobie powalczymy. Szybka bitwa, zobaczmy, jak sobie tutaj panowie poradzą. Poradzili sobie, można powiedzieć. Kodeks sędziego. Ja bym bardzo chciał zobaczyć zatarcze, no to na pewno. Dobra, i reszta może zostać. Aha, co my tutaj możemy jej dać? Magia wody. Tu mamy jeszcze coś. Metamagia. Podnosi obronę, inicjatywę. I jedziemy dalej. Tutaj mamy skrót przez ten portal. Oj, pokazał się. No i dobra, jest skrót. Już nie ma ruchu. Kiepski tydzień dla orzechów. Dobra, czy mamy tu jakąś... O, proszę, przyzwanie żywiołaka możemy się nauczyć. Kto to chce się... O, was to bym chętnie wziął. Akceptuj. Przyzwanie żywiołaka to mi się przyda, słuchajcie. Dobra, tutaj mamy jednostki. Teraz drogi już tutaj na mnie zahaczą. Tu mamy następne do wzięcia. Ale mnie nie stać. Cholercia. No nic. Wiem, 3 dni, ale... Zaraz. Tu jest złoto, zobaczcie. Elegancko. To złoto specjalnie tutaj czekało na to, żeby je wziąć sobie. Dobra, bierzemy ich. No i wyrobiliśmy się na ostatni dzień, słuchajcie. Atakujemy. Tutaj szybka bitwa już nie wchodzi w grę. Dobrze, jeżeli chodzi o ustawienie naszych jednostek. Może dżiny byśmy tu dali? Te strzelające jednostki. Chociaż wy też strzelacie. Kurde. Wszyscy prawie strzelacie. Dobrze. Co na początek moglibyśmy sobie rzucić? Na przykład łańcuch błyskawic. Troszeczkę ich zamiot. Skipnij. Dobra, ty co? Ty się broń, nie ma potrzeby, żebyś się ruszał. Tutaj mamy takich chętnych, co to przyjmą strzała. Ty też strzelasz. No, chyba jednak tutaj. Ty nie strzelasz, ale możesz się ruszyć bliżej. To teraz my. Oj, te
tak, kurde. Tych za osłoną to nie bardzo. Nie widzę. Dobra, wal w tych. Bardzo słabe te jednostki strzelające są, nie ma co. Dobra, wali, to i tak poprzednia tura jest. Musimy mieć dużo obrony, bo dosyć ciężko idzie. A morale jeszcze. Słabiutko. Dobra, podejdźcie tutaj, jakby oni chcieli nas zaatakować. Podejdźcie. Podlećcie. Dobra, i byśmy sobie mogli rzucić coś takiego jak na przykład... O, tsunami by było w sam raz. Ładnie poszło. Broń się. Broń się. A witam. No i co, kowalimy? Nie no, fatalnie idzie wam, powiem. To strzelanie jeszcze za osłoną, za mury. Skipnij, może ktoś wyjdzie. Dobra, co możemy pocisk mrozu na przykład? Tych panów z tyłu bym poprosił. Co jest? Zobaczcie, że ja nie mogę, kurde, zaatakować ich. Zobaczcie. Dobra, został ten jeden jedyny. Mógłbyś tu podejść. O, właśnie. Dobrze, to zaatakuj i zgiń. Może tak będzie najlepiej. No i dobra, zrobiliśmy to. Dostaliśmy duch, magię i punkty doświadczenia. Zwycięstwo. Słuchajcie, pierwsza misja zaliczona. No i co? Jak wam się to podobało? Albo mnie nawet, powiem wam szczerze, to rozłączenie bohaterów. Troszeczkę tutaj, kurde, że ta czasówka wstąpiła na sam koniec i trzeba było de facto kombinować, jak najszybciej się dostać. A ja sobie najpierw zacząłem tam łazić, żeby bohatera bardziej podbudować. To już wiemy, że nie można. Okej, jedziemy następną.